Panie, panowie, szanowni delegaci, bardzo wam serdecznie chciałem podziękować. Podziękować za obecność na dzisiejszym walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Za obecność, bo ogromna ilość delegatów w dniu dzisiejszym, właśnie w hotelu prezydenckim. No ale to, że wy żeście byli, reprezentowaliście wszystkie kluby z naszego województwa, z naszego Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Za to chciałem wam podziękować. Podziękować za obecność i za to, że godnie reprezentowali się wszystkie kluby, które działają na terenie naszego związku, no ale w szczególności za to ogromne poparcie. Nie spodziewałem się tego. Tak miło, żeście mnie zaskoczyli, bo aż 98% poparcia. 98% poparcia, tylko jeden głos przeciwny, więc naprawdę to napawa mnie takim wielkim optymizmem, a ja deklaruję, że na pewno sobie wszystko, a nawet jeszcze więcej niż to jest możliwe, żeby was nie zawieść, żeby spełnić te oczekiwania, żeby spełnić te możliwości, które będą jeszcze bardziej rozwijać nasze kluby piłkarskie, które będą rozwijać Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. I jestem przekonany, że już niedługo się przekonacie, bo ten program, który państwu przedstawiłem, był zdecydowanie na pewno owocny, mocny, bo prawie 100 punktów, ale ja je podzieliłem tak, że na walnym mieliśmy 35. I dlatego bardzo serdecznie za to wam dziękuję, za to poparcie na kolejną kadencję. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.